jest miejsce magiczne i taki ma prawdziwy charakter grecki. Kochani, wchodzę do akuratnie samolociku. Słuchajcie, dobra, boarding w sumie przeszedł ok. I zaraz zobaczymy, czy się drzwi otworzą. Dobra. Autobus jest prawie pełny, także wchodzimy. Kochani, pierwszy lot w tym roku z Mix Travel do Grecji, tak? Za Samos. Za Samos, wyspę Samos. Katowice lotnisko nas żegna. Słuchajcie, lot nas tutaj połączył bardzo fajnie. Zapraszam Was na pokład. Piękne samoloty 24. Ja mam 24E przejście. Kochani, witam Was za Samos. Cudowne miejsce, cudowny kraj Grecja. Zapraszam na lato 2021 Aleksandros. Kochani, jedną z przyjemniejszych wycieczek jest wycieczka do winiarni, tutaj lokalnej na Samos. I słuchajcie, Samos słynie z win słodkich. Także przedstawię Wam tu parę jakichś ujęć, jak te wince wyglądają, jak przyroda. I pójdziemy do sklepu i oczywiście spróbujemy te wina. Deptali nogami i tutaj... Tak, jak kapustę, tak. I tutaj ściekało to wino do środka, tu jest Echiner Krasimisa. Nie, Echiner. Teraz jest woda. Teraz jest aktualnie woda, ale było wtedy wino. Jakby było wino, to by było ten zapach jeszcze, ale teraz nie ma. Słuchajcie, na takiej wycieczce, no żal nie kupić, słuchajcie, z dwa wina. Cudowne, słuchajcie, kupię jedno białe, jedno czerwone. I Krisa akurat tu mi zapakuje, także atmosfera super. Atmosfera super, słuchajcie, jestem po trzech kieliszkach, może czterech, już nie pamiętam. How much? 18. Dobra cena, widzicie. O, brawo. Witam Was w miejscowości Karlova Sea. Tutaj jest fajny hotelik, słuchajcie. Ładna plaża, większa miejscowość. Także taki kolejny etap mojej podróży. Słuchajcie, tu się zatrzymam na lunch w hotelu. Tu będzie plaża, także bardzo fajne, ładne widoki. No i taka miejscowość, taka w stylu Siga, faktycznie, słuchajcie, niesamowita. A hotel, który będę zwiedzał, się nazywa Samian Mare. Także zapraszam Was do Karlova Sea. To tak fajnie brzmi, trochę po grecku, trochę po, słuchajcie, po... Oj, kamera mi uciekła, słuchajcie, trochę po chorwacku nam bym powiedział. Ale jest uroczo, słuchajcie, jest czerwiec, piękna pogoda. Także zobaczcie, jak wygląda miejscowość Karlova Sea. Ja Was zabieram w taką małą przygodę, idziemy teraz na plażę z menadżerem hotelu Samian Mare. Pamiętajcie, że słuchajcie, na Samos tak naprawdę są plaże bardziej takie żwirkowato-kamieniste. I to szczerze Wam mówię, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ woda jest przepiękna, czysta. Kochani, ja ubieram sobie tak zwane buciki egipskie i słuchajcie, i wskakuję do morza. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor woda. I słuchajcie, Karlova Sea na Was czeka. Bardzo ważnym miejscem, słuchajcie, na Samos jest miejscowość Pitagoria. Tu jest słynny pomnik Pitagorasa. Słuchajcie, bardzo fajny tu jest klimacik. Można się poplażować sobie, można sobie zjeść fajny lunchik. Także na pewno Wam polecam Pitagorię, bo to jest miejsce magiczne i taki ma prawdziwy charakter grecki. Tak jak Wam mówiłem, obiecałem, to jest plaża w Pitagorii, przepiękna, urocza. Tu są dwie, trzy tawerny fajne, także zawsze super pomysł po zwiedzaniu, aby troszkę się pokąpać, odpocząć od słońca. Moi drodzy, obowiązkowym punktem tutaj w Pitagorii, kochani, jest wejście na tutaj castello, na zamek. Są przepiękne widoki. Jak podpoczywacie sobie tutaj, zwiedzicie sobie tutaj miasteczko, to słuchajcie, jest tutaj też taki bardzo fajny parking publiczny, bardzo duży.
Można bez problemu tutaj sobie wejść właśnie na Castello tędy. Na Wdyś to fajna taka dzika plaża. Możesz się pokąpać. Zaraz Wam pokażę fajnych parę przybitek. Moi drodzy, jak lubicie zakupy, ładną porcelanę, ceramikę, to tu w górach jest taki sklepik, gdzie też pokazują, jak to się robi wszystko. Więc na pewno tutaj się autkiem przyjedziecie, czy powiedzmy kupicie wycieczkę tutaj z lokalnego biura, to na pewno, słuchajcie, będzie można zrobić fajne zakupy tego typu. Są to talerzyki, te kubki Pitagorasa, no co sobie dusza zapragnie. Także jak lubicie ceramikę, to bardzo Was zapraszam, jest tu pracownia, pokazuję, jak to wszystko wybiegają, praktycznie przepisy dotyczące tutaj tych wszystkich pięknych technik się nie zmieniło od tysięcy lat. Tak, zapraszam Was, pokażę Wam tu jeszcze parę ujęć na sklep, na te talerzyki, kubki. I kochani, proszę, tu jest sztuka, też jest troszkę takich klasycznych rzeczy. No i tu sobie przyjdziemy, jeszcze pokażę Wam, jak pracownia wygląda, piece. Rzadko się widzi tutaj od zaplecza tego typu rzeczy. Proszę. Też tam w późniejszych przebitkach przy montażu pokażę Wam, jak tutaj Pan lepi te rzeczy. Proszę, półki, tutaj wszystkie instrumenty. Tak wygląda zaplecze sklepu i pracowni, która wypieka, żartem sobie mówiąc, słuchajcie, ceramikę. Proszę, tu są te, słuchajcie, kubki słynne Pitagorasa. O, tak to wszystko wygląda od zaplecze, kochani. Kochani, jestem na plaży Psyliamos, słuchajcie, ciężko to wymawiać mi niektóre tutaj rzeczy. Dokładnie na Psyli Beach. Słuchajcie, zaparkowałem tutaj, dość ciężko jest parkowanie, więc musicie uzbroić cierpliwość. Jest tu jeden parking, gdzie uważam, warto zapłacić euro i mieć święty spokój. Słuchajcie, no, plażyczka czeka na mnie na dole i zobaczymy parę wrażeń, parę tavern. Jedna podobno z ładniejszych plaż tutaj na Samos, więc idziemy na dół i zobaczymy. Słuchajcie, już widzę fajnych parę tawern, jest. Muszę powiedzieć, że nie ma tłumów. Piękna plaża, piękny piasek. Kochani, faktycznie od razu ta plaża zabija, powala. I słuchajcie, na pewno tu warto przyjechać samochodem, więc przyjeżdżajcie tutaj. Słuchajcie, jest piękny piaseczek, leżaczki, fajne tawerny, fajny klimacik. Wydaje mi się, że spokojnie tutaj cały dzień, pół dnia będzie na tej plaży. Spędzić i do zobaczenia na następnej plaży w innym miejscu, Samos. Moi drodzy, dziś zapraszam Was na rejsik stateczkiem. Jedno z kultowych, ulubionych moich zajęć w Grecji. To już mój drugi rejsik, tym bardziej po stronie wschodniej. Siadamy na ten słynny statek Corendona. Kolejny rejsik, płyniemy z Pitagorią. Ruszamy do przodu, dzisiaj jeszcze nieopalony jestem, ale to już jest kwestia czasu i paru dni i godzin. Kochani, jesteśmy na Posidonio Beach. Taki jest Samos. Godzina 12, a tu po prostu dwie osoby na leżaczkach i słuchajcie, i jedna tawerna. A to jest po prostu poezja Samos i poezja Grecji. Zobaczcie te piękne tutaj momenty. Kochani, jesteśmy na plaży Megaligaka. Megaligaka czy Megali... Kurczę, słuchajcie, no tak te nazwy są skomplikowane tym razem. Megaligaka, jak się nie mylę. Słuchajcie, tutaj mamy barbecue. Słuchajcie, poezja po prostu, poezja. Także zatrzymaliśmy się tu łódeczką. Plaża fajna, dzika. Czy widzicie, słuchajcie, mięska są już też przyprawione. Kochani, rybki są tutaj schowane w tej folii. Specjalnie też przyprawiane. Słuchajcie, zobaczyć, tu będzie... Tu będziemy sobie siedzieć. W takim miejscu będziemy sobie siedzieć. Słuchajcie,
zapraszam Was również na nowe odcinki mojego vloga na Miss Travel. Zobaczcie również też, słuchajcie, nowe filmy z Samos, zdjęcia, klikajcie Instagrama mojego, zapraszam Was do subskrypcji na YouTubie. Także dziękuję Wam serdecznie za wszystko. Sezon się zapowiada bardzo fajnie, jesteście spędzeni wakacji, także trzymajcie się mocno i pamiętajcie, hotel Blue Sky Resort jest bardzo fajnym hotelem, takim uniwersalnym na wakacje dla Was na wyspie Samos. Do zobaczenia, Aleksander, pa!